Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Clicker Heroes. Ten odcinek będzie taki troszeczkę spokojniejszy niż zazwyczaj. Znaczy moje od odcinki zazwyczaj są spokojne, ale po prostu dzisiaj będę mówił troszeczkę ciszej, bo... Nie wiem, nie mam, jakoś, nie mam jakoś siły dzisiaj do takiej, wiecie, do takiej ekspresji, do takiego mocnego, wyraźnego okazywania uczuć. No po prostu nie mam dzisiaj e, na to siły. Także stwierdziłem, że będę sobie mówił troszeczkę ciszej. E, taki bardzo, bardzo spokojny odcineczek, niewykluczone, że będzie również e, dość krótki. Moi drodzy, z Clicker Heroes ponownie, bo w sumie, no, poprzedni odcinek był całkiem niedługo. Jak nie, znaczy całkiem niedługo, całkiem niedawno. E, jak nie widzieliście to, zachęcam, ponieważ no trwał ponad 40 minut i opisywał nową aktualizację. I szczerze nie spodziewałem się tego, ale tej aktualizacji dalej nie ma. W momencie, w którym ja nagrywam ten film, a nagrywam go dla Was w niedzielę, Wy go prawdopodobnie widzicie w poniedziałek, prawie na pewno. No to aktualizacji na Steamie dalej nie ma, więc. Okej, okay. ciekawe. Myślałem, że wiecie, że aktualizacja pojawi się nie wiem. Jeden, dwa dni po, po wejściu na stronę internetową, po wyjściu jakby właśnie na, na oryginalnej stronie internetowej aktualizacji, no ale jej dalej nie ma, więc no cóż, no gram sobie aktualnie, teraz jestem dalej na właśnie na tej stronie www.clickerheroes.pl, jak chcecie to .com, znaczy się nie .pl, no. I dzisiaj chciałem sobie troszeczkę pomówić, co tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia wprowadził ten patch, m, który był ostatnio, ponieważ ja zauważyłem już naprawdę masę zmian, no w sumie ciężko tych zmian nie zauważyć, e, ale takich pozytywnych zmian. Przede wszystkim, tak, jak zobaczcie, jestem na tym, na tym resecie jestem dwie godziny, dwie godziny, strefa 6600, nie dotarłbym do tej strefy... E, nie dotarłbym do, ta do takiej strefy w tym jakby poprzednim patchu. A to dlatego, że w tym poprzednim patchu Kumawa Kumaru redukował mi e, tam chyba coś około 3-4 potworków na strefę. Coś w tym stylu. E, w tym takim końcowym etapie. Bo wiadomo, że na początku no to była kwestia, żeby go odpowiednio wylewelować, tak? No ale w tym końcowym etapie to on mi re redukował tak... Nie, chyba nawet 5,5 czasami. W każdym razie miałem do pokonania 4 potwory na strefę. Teraz, moi drodzy, wygląda to tak, że tak widzicie, mam do pokonania 3, a tak naprawdę przez pierwsze, nie wiem, 4000 stref, no 3-4. Tak naprawdę przez pierwsze 4 5000 stref mam do pokonania tylko dwa potwory. Z czego to wynika? No tak jak mówię, ogólnie e, może zróbmy sobie reset, bo ja tak naprawdę chciałem wam tutaj e, właśnie jeszcze reset pokazać. E, zresetujmy sobie. Od razu możemy, oczywiście. Ulepszyć sobie samuraja, także ulepszmy samuraja. wrzućmy mu wszystkie złocenia, jest ich aktualnie 655. No i ogólnie też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ moją maksymalną strefą jest strefa tam troszeczkę ponad 10 tysięcy. Tam 10 200, nie pamiętam dokładnie, zobaczmy sobie, może tutaj. Tak nawet, oh, wow, nawet nie wiedziałem, że tak daleko dotarłem. 10 500, o, w taki sposób to jest moja. Aktualnie najwyższa strefa. No i moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, na którym teraz jestem resecie po prostu, to to jest mój tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest mój... ten, na którym przed chwilą byłem, był moim czwartym resetem. I na czwartym resecie już dotarłem do strefy 6600, więc ja czuję, że ten patch dużo zmieni, że po prostu bardzo... Mm, Zwiększy mam maksymalną strefę i też przyznam się szczerze, że troszeczkę po podpatrzyłem e, u innych osób, które nagrywałem Clicker Heroes i, i, i niekoniecznie też niekoniecznie z Polski. W sumie ja nie wiem, czy ktoś w Polsce nagrywa Clicker Heroes tak regularnie oprócz mnie. Znaczy, no, u mnie z tą regularnością to jak wiecie na pewno e, bardzo dobrze, że różnie bywa, no ale staram się. Staram się. No w każdym razie, ogólnie, w ogóle, tutaj. E, bo ktoś może się zapytać, dlaczego ja tak śmiesznie liczyłem, jeżeli tu jest napisana ósemka. No oczywiście te pierwsze trzy resety to są te policzone zakup tego, nie? Widzicie, że to liczy. Już kiedyś o tym opowiadałem. To wam liczy, tak jakbyście zresetowali. To też dlatego ja tego jakby nie liczę. I no ten pierwszy tutaj jakby e, pierwszy resetik. Yy, ogólnie trwał, aż 74 godziny trwał ten run, tak to sobie nazwijmy. A to dlatego, że ja czekałem aż ta aktualizacja wyjdzie na Steam'a. Czekałem 3 dni, bo nie chciało mi się grać na stronie internetowej. Chciałem na Steam'a poczekać, no ale cóż. No ale cóż, jak widać... Yy, nie wiem, może tej aktualizacji na Steam'ie nie będzie nawet. Nie wiem, no ja czekam, no ale zobaczymy. W każdym razie, co jest... Co jest, co jest ciekawym elementem na pewno, to zobaczcie jak szybko skacze mi tu wartość jak jakie zdobyłem. Tu mam tysiące. Znaczy ten to jest właściwie. E, to, to są tak naprawdę 94 miliony. No, 94 ty. To jest 94. No już o tym opowiadałem. W każdym razie to jest 94 miliony. Tu mam 8 trylionów, czyli z milionów. Po kolejnym resecie miałem już tryliony, a normalnie, jak przed tym patchem, to było najczęściej tak, że to skakało tak. Eee... Co trzy zera bym powiedział? <ścoughs> Czyli e, było tak. Po, po milionie miałem. E, po milionie miałem bilion, potem miałem trylion, potem kwadrylion, quintylion, a tu zobaczcie, e, po trylionach. No, po trylionach mam kwadryliony, to to się w miarę zgadza. 8 trylionów 609 kwadrylionów, aczkolwiek, no widzicie, że tych kwadrylionów jest dużo. No i co? Po kwadrylionach 158 septylionów. A między kwadrylionami a septylionami przypomnę tylko, że jest jeszcze kwintylion, czyli jakby 5. Nie wiem jak to, nie wiem jak Wam to szczerze przetłumaczyć. No w każdym razie, między kwadrylionem są jeszcze quintyliony. Między kwadrylionem a, a sekstylionem. No a tak jak widzicie, to naprawdę widzę tutaj naprawdę bardzo taką tendencję mocno wzrostową, że czuję, że ja już się nie zatrzymam na strefie 10500, tylko na jakiejś. 15 tysięcy, naprawdę, możecie mi wierzyć, możemy się założyć, że tak będzie, tak sądzę, że tak będzie. E no, zobaczymy. Tak, widzicie, ten run e, ukończyłem w godzinę 49 minut, więc jest to malutko, to jest naprawdę mało godzina 49 minut. Tak naprawdę, ja w około godzinę dotarłem do strefy 6000. Tylko no wiadomo, że tam od tej strefy 6000 zacząłem mieć podgórkę po prostu. No i e, cały ten mój progres po prostu. No, znaczy, wieku, nadużywam słowa po prostu. Cały ten mój progres e, zwolnił. Tak, <laughs> po prostu tempo znacznie spadło. No i. No, i tak to po prostu e, wyszło, że tak się turlałem. Nie chciałem resetować, stwierdziłem, a poczekam, aż zacznę nagrywać. Też szczerze, brzuch mnie zaczął boleć, nie, 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 nie mogłem za bardzo się zabrać za nagrywanie. E, no, i cóż, tak to, e, tak to jakoś wyszło, że. Bo ten. Do czego dążę? O co mi ogólnie teraz chodzi? Że ten run mógłby trwać e, ten po prostu tutaj. Wait, gdzie to jest? W opcjach chyba, tak? Tutaj. Mógłby trwać dużo krócej, z takim samym wynikiem. Mógłby trwać dużo krócej. Tak, widzicie, ogólnie mam do pokonania tylko dwa potworki na strefę. Przeskakuje to wręcz błyskawicznie. Eee, no więc super, ja się bardzo cieszę, ponieważ teraz dotarcie do tysięcznej strefy to jest tak naprawdę chwila. No zobaczcie, my jesteśmy 5 minut i już mamy 657 stref, więc idąc tym tropem 10 minut i będziemy mieli tysięczną strefę. Także naprawdę super sprawa. No, 10 minut tysięczna strefa, on to sobie policzcie. 6 tysięczna to jest 6 razy 10 minut. Czyli, tak jak mówię, w godzinę można było to spokojnie zrobić. To, Ta, ta strefa 6 tysięczna. 6600. No, e, co warto powiedzieć jeszcze a propos. Wait, poprawię się troszeczkę na krzesełku. Tutaj macie taki znak zapytania, który daje wam informację o strefie. Aktualnie znajduje się między strefą 500 a 999. Oznacza to, że e, 9, Wait, 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 bo mi się coś po, po, pokręciło tutaj. Primal chance. O, mamy 100% szansy na pojawienie się Primal Bossa ponad tak naprawdę. Mamy 112, no ale wiadomo, że nie można mieć ponad 100%. E, ogólnie no macie informacje e, jakby jak wygląda trudność stref w tym przedziale dla mnie. Ja mam aktualnie minus 9 potworków na strefę. Aha, czyli normalnie na strefie, jeżeli nie mielibyście kumawa kumaru, od strefy 500 do strefy 999 jest już nie 10 potworków, a 11. I to chyba rośnie co jeden o każdą strefę. O tym sobie zresztą tak, tak chyba tak. To jest w tych patch notesach, które tutaj są. Eee, plus jeden monster. Mhm. czyli co 500 stref plus jeden potworek. Eee, tak to ogólnie wygląda. Przy czym no ja mam... Tutaj naprawdę sporą redukcję, ponieważ, e, ponieważ, ponieważ już wam pokazuję. Mój Kumawa kumaru odejmuje tych potworków aż 20. 20 na strefę, e, w sensie 20 potworków odjętych, e, potrzebnych do, poko do jakby do wejścia. E, no, wiecie o co chodzi. musimy dwa, Normalnie musimy pokonać ileś tam potworków, on odejmuje od tej liczby 20. No, oczywiście, jest tutaj limit, tak, no bo hej. Jeżeli między strefą 500 a 999 e, normalnie jest 11 potworków, no to minus 20, no prawie 20, to wyszłoby, że mam minus 8 potworków. No to tak to nie działa. Jest minimum, tutaj jest ten, w nawiasie, że minimum 2 potworki na strefę. Czyli musiałbym się zastanowić, kiedy ten Kumawa Kumaru, e, tak jakby, odejmuje mi. Pełną ilość. To można łatwo policzyć. Czekaj, muszę się zastanowić. Jeżeli mamy od strefy 500 do 999 normalnie 11 potworków, no to 13 potworków od 1500 do 1999. No dodać kolejne, czyli do 2999 to 15 potworków. Do 3999, oczywiście od 3500, już domyślamuję, to będzie 17.

między 6500 a 6999, jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, już mam szansę na to, że zamiast dwóch potworków pojawią się trzy. Rozumiecie? Czyli e, im wyższa strefa, no tym... E, jakby... E, tym... ten minus będzie, no, coraz, coraz mniej dawał, tak? Bo co... przypomnę, że co każdy... E, co każdą... co każde 500 stref, no... jednego potworka jakby dodatkowo musicie Rozklepać, żeby wejść dalej, ok. zajmiemy się może ulepszeniami. Ulepszymy sobie. No, niech będzie. Ile to nas będzie kosztowało? Tak, patrzę, nic się nie rusza z moich Hirosol. No, no, to lecimy. Ulepszamy. Ulepszamy. Mamy tutaj w tym momencie. W tym momencie mamy też. Patrzę się troszeczkę tutaj. Tak w bok możecie widzieć, że się patrzę. Bo tam na stronie internetowej jest legenda dużych numerów. I przyznam, że ona strasznie pomaga. Strasznie pomaga. Legenda dużych liczb. Są po prostu ponazywane. O ile ja normalnie znam te nazwy, to jednak... No to my mamy w tym momencie 30... ...bilionów, jakby. 30 bilionów tutaj mamy, super. E, ulepszmy sobie... u, tutaj... Tutaj mi troszeczkę uciekło. E, również... ...wszystko na 30 bilionów... ...tak, co jest... jakby wiecie, co kosztuje... Nie no, mocniej to mogę ulepszyć, wiecie? Troszeczkę tak... niech, niech będzie, ulepszmy sobie na 100... ...na 100 bilionów, bo... no... Wiecie, no, mam tyle Hirosol, że, że, że mogę sobie na to pozwolić. Chyba będę wiecie, chyba będę musiał zacząć korzystać sobie z tych kalkulatorów, które dokładnie mówią, co się, jak opłaca ulepszyć. Bo wydaje mi się, że no to mogłoby znacząco wspomóc, jakiś taki mój system powiedzmy, progresowania. To na pewno byłoby dużo. Dużo po prostu szybciej by się wszystko działo. Generalnie e, chciałbym ulepszyć. Znaczy, ulepszą tego Pluto, tak samo jak wszystkie pozostałe e, wszystkich pozostałych starożytnych, ponieważ mam wrażenie, że on ma duży potencjał e, Naprawdę mam wrażenie, że on ma duży potencjał. Te golden kliki naprawdę mu, mam wrażenie, że będą dodawały dużo golda, więc. Biorąc pod uwagę, że ja gram hybrydowo, czyli gram i, i, jakby i pod klikanie, i pod e, i pod. E, no wiecie. No, wiecie o co chodzi, ale w, w, wyleciało mi z głowy. E, gram po prostu i pod klikanie, i pod. E, idle, tryb Idle, no to myślę, że to będzie dla mnie e, naprawdę super. Ok, zobaczmy ile to. Aha. Teraz? To będzie dużo, nie? Mogę aż na 70 poziom TT? No to lecimy. Barciaż 40 sekund tu zyskał Masakra. Masakra. O, tu zbliżamy się do 50%. Nice. Nie bardziej ciekawy Kumawa Kumaru, ile teraz? No, minus 26, no to elegancko. No to elegancko. No to już na pewno dużo dłużej będę mógł wiecie, będę mógł zasuwać mając tylko te dwie potworki na strefę. To jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajne, bo tutaj, jak widzicie, no, ten początek jest bardzo przyspieszony. Ja już mam 1500 strefę, nie? To jest super sprawa. Uważam, że to jest akurat bardzo fajny ruch ze strony twórców. Jakby przyspieszyli mocno grę. Chociaż tak się zastanawiam, bo. Z tego, co mi się teraz wydaje. Całkiem łatwo jest dojść do tej strefy, która tutaj jest tą e, jakby definiowaną chyba jako taki endgame, tak to sobie nazwijmy, bo gdzieś tutaj było napisane, że, e, gdzie to było, o, że po strefie e, chyba, tak widzicie, 200 tysięcznej już potwory mają stałą wartość życia e, i w ogóle, czyli to nazwijmy sobie, to jest taką strefą końcową i mam wrażenie, że po tym patchu będzie dużo łatwiej do niej dojść. Ja wiem, że to się może wydać taką e, abstrakcją, że ja mam strefę Eee, w ogóle myślę, że, że ja mam strefę ledwo, wiecie, ledwo do 10 tysięcznej dotarłem, a mówię o strefie 200 tysięcznej. No ale okej, okay. zobaczymy, nie? Zobaczymy. Na razie nie, nie będę cudzić, no bo nie wiem, ale mam takie wrażenie, że to może być no dużo prostsze. Nie mówię, że będzie proste, ale że może być dużo prostsze, eee, właśnie po tej aktualizacji. Okej, okay, bo widzę także ten Nogradit. Okej, okay. ulepszymy go sobie. O, do tylu. I tak samo zrobimy, co jest równemu cenom. Juggernaut Jaggernaut jest równym ceną, więc sobie go ulepszymy identycznie, na 1 bilion. Okej, okay, no chyba to wydaje mi się dobrze. Resztę sobie możemy wrzucić, myślę, w morgu lista. tak patrzę na klawiaturę, gdzie jest przycisk Q, ponieważ ja, ja, ja go nie widzę najzwyczajniej w świecie. Bo mówię, mi, mi zasłania mikrofon, wy tego oczywiście nie widzicie, magia kadru, ale, ale mi zasłania mikrofon. Ogólnie, o, miałem powiedzieć na początku i nie powiedziałem i pewnie już, ciekaw jestem kto już to napisał, troszeczkę źle ustawiłem blue screen. Może, może to wyglądać tak jakby mi takie przysłowiowe mrówki biegały po głowie No wiecie, takie troszeczkę nazwijmy to sobie zakłócenia Mogą być widoczne, no ale to nie zwracajcie po prostu na nie Uwagi, choć myślę, że kto, ktoś kto miał to zauważyć Znaczy ktoś, no ktoś kto miał to zauważyć to już to zauważył a, a ktoś kto na to, jakby ktoś kto do tej pory tego nie zauważył To pewnie by nie zauważył do końca odcinka gdybym E, Gdybym na to teraz nie zwrócił uwagi, więc może niedobrze zwróciłem uwagę, bo teraz będzie będziecie, wiecie, patrzyli, czy, czy, czy aby na pewno tam są jakieś zakłócenia na mojej bańce, chociaż jak teraz patrzę, to... Nie, to całkiem ładnie. to Finalnie to chyba jednak całkiem ładnie zrobiłem z tym blue screenem. Ogólnie słuchajcie. Hmm, hmm, kurde tak. Zawsze się stałem, bo jak mam ważne rzeczy do poruszenia, to nie wiem nigdy na jakim filmie o, o jakichś rzeczach mówić, bo ciężko jest stwierdzić, który film, ob, o, jakby filmy z jakiej serii ogląda największa ilość osób. Ale mam wrażenie, że Clicker Heroes należy do takiej serii, którą e, ogląda na pewno większa część osób, które subskrybują mój kanał. Yy, no i kurde, powiem Wam właśnie, że no teraz mam tak trochę ciężko, jeśli chodzi o, o naukę i. Ciężko mi troszeczkę z tym YouTube'em, nie powiem, że nie, bo no jak widzicie ostatnio jest tak, e, może trochę inaczej, nie wiem czy to zauważyliście, czy nie. E, w sensie ja nagrywam dalej, ok, mam power i w ogóle, ale e, te filmy e, już może cieszą się troszeczkę mniejszym, e, mniejszym zainteresowaniem, o może tak bym to powiedział. I ogólnie e, tak mówię, no, mam teraz troszeczkę problem, bo mam dużo nauki. Czekają mnie kolokwia, bardzo ważne rzeczy. No, wiadomo, gdzieś tam jeszcze obija się prawo jazdy, też o, o to wszystko. Chociaż już został mi tylko egzamin praktyczny do zdania, zewnętrzny. Zdałem dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, w sobotę, zdałem teorię. Zdałem ją na 68, na 74 punkty na styk, bo trzeba napisać na 68, żeby zdać. No, ale miałem straszne pytania, straszne pytania, serio. Tak każdy mówi, ale naprawdę okropne. No powiedzcie mi, w jakiej odległości auta powinny stać w korku w tunelu? 3 metry, 5 metrów czy 7 metrów? Ja sobie tak na logikę pomyślałem. No 7 metrów, no to, to wiecie, no to by wydłużyło cały ten korek, no bo jak między każdym autem byłoby 7 metrów, to jest masakryczna odległość, więc dałem to najmniejszą, 3 metry. Finalnie nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze, no bo na jakieś pytania. Odpowiedziałem źle, no ale jakby, no bo miałem 68 na 6,74, no ale jakby wiecie, nie chciałem mi się tam zostawiać i patrzeć na jakie. Bo żeby zobaczyć, no to musiałem poczekać aż wszyscy skończą, a ja, nie wiecie, no miałem wynik pozytywny, no to wywaliłem się na to, że tak to mówimy, i po prostu sobie wyszedłem. E, no, ale no fajnie, fajnie, że się udało. No, tak jak mówię, no będzie czekał mnie egzamin, będzie czekały, będą czekały mnie kolokwia teraz w listopadzie, będzie bardzo dużo pracy dla, z mojego punktu widzenia. No i cóż, jeśli chodzi o YouTube'a Ja się postaram nagrywać regularnie, ale po, przy, po, powie, Jestem pewien... <laughs> Czekajcie, pobraj się yy, Wiecie, ja się będę starał nagrywać jakoś Regularnie, w sensie odcinki, ale No może wypaść ró różnie No tyle, tyle, tyle wam powiem, że może wypaść różnie A i ogólnie ostatnio spotkałem się z takim Dość nie wiem, nieprzyjemnym faktem, wprawdzie nie wiem z czym on jest powiązany no, ale nie wiem, jakby mam wrażenie, że ktoś mm, albo ma multi albo. to tak głupie zabrzmi, ja nie cierpię czegoś takiego mówić. W każdym razie, zanim sobie źle o mnie pomyślicie, to to, to, to muszę wyartykułować, jakby całą myśl. Że ktoś ma jakby multi-konta i minusuje mi filmy, widziałem to na dwóch ostatnich filmach, taką nietypową aktywność. Ja nie mówię o tym, że, że tych jakby łapek w dół jest dużo, czy coś w tym stylu, jest ich 10 czy coś takiego, ale jest to dla mnie nietypowa aktywność, ponieważ normalnie pod Clicker Heroes rzadko kiedy zdarzają się w ogóle łapki w dół, znaczy zdarzałem się jakieś 2-3, 10, albo tam 12, jest teraz czy 13. Jest dla mnie taką nietypową aktywnością, no ale sobie stwierdziłem pod ostatnim odcinkiem, że dobra, no to pewnie, pewnie sprawa jest taka, że no ja tamten patch omówiłem, jak omówiłem, że tak średnio ogarniałem tak naprawdę, co się w nim dzieje. Dalej średnio ogarniam, no ale tak, jak widzicie, no już troszeczkę wiem więcej. W ogóle, o z ciekawych rzeczy powiem wam jeszcze, że widzicie, ta numeracja się zmieniła. Macie już 2K i 280 na przykład, nie, 2280 śmiesznie. A już wcześniej było napisane wiecie tak, 2800 coś no a teraz macie 2k i tyle, <laughs> więc śmiesznie naprawdę, no i z drogą widzicie, 20 minut już strefa 2000, prawie 2 tysięczna, więc naprawdę, no nie muszę już któryś raz powtarzać, że naprawdę teraz to idzie szybko. W każdym razie, stwierdziłem, no okej, okay, tam z tym patchem, o w ogóle zobaczcie, teraz w tym momencie, tak jak widzicie mam minus 13, E, potworków na strefę czyli e, wait to ja się chyba po, musiałem pomylić poprzednio no tak minimum 2 czyli tutaj widzicie tak naprawdę ile działa mój ten w jakim stopniu działa mój e, juggernaut normalnie z tego znaczy nie juggernaut kuma Kumaru, z tego co rozumiem normalnie na tej strefie byłoby 15 potworków bo mi e, bo mi ten kuma kumaru odejmuje no tyle, ile może maksymalnie, czyli odejmuje tyle, żeby zostały dwa. <grymnie> wiecie, żeby zostały dwa potworki do pokonania na strefę, czyli odej skoro odejmuje 13, to 13 plus 2 to prawdopodobnie jest 15. A pamiętam, że chyba poprzednio mówiłem, że na strefie 2500 do 2999 trzeba 15. No nie wiem, w każdym razie pomyliłem się, ale e, może, no ale no to wiadomo, każdy to sobie może policzyć. Nie są to trudne rachunki, tylko po prostu no do liczenia tak w głowie to. Też nie są trudne, ale po prostu nie dzisiaj, nie? Po prostu nie dzisiaj. Eee, no, w każdym razie, co chciałem powiedzieć? No, jest to dla mnie taka, wiecie, tak, zwróciłem na to uwagę po prostu. Ja sobie stwierdziłem, no okej, okay, no, zamuliłem na filmie, spoko. Rozumiem, nie ma nic, wiecie, nie ma nic bez spin, że tak to ujmę. Eee, nie, nie traktowałem to, te, tego w żaden sposób, wiecie, nie, nie traktowałem tego coś... Jako coś bardzo poważnego, zależałem sobie do komentarzy. Tam nie zwróciłem uwagi, w sumie, znaczy nie, że nie zwróciłem uwagi, nie znalazłem żadnego takiej jakiejś krytyki czy coś, no i stwierdziłem: Okej, okay, no to nie wiem skąd te oceny w takim razie. Nie wiem, wiecie, albo ktoś po prostu ocenił, ale nie uzasadnił swojego zdania w komentarzu. No ale zdziwiłem się, bo w, kole, w kolejnym dniu wrzuciłem też film z Minecrafta i on. Ym, i on też, też miał taką podobną ilość łapek w dół, tak około od 10 do 15, to dla mnie również nietypowa bardzo aktywność. Bo, no bo jednak zawsze te filmy jakoś tak, nie wiem, ma, mało osób mm, ocenia filmy negatywnie, e, jeśli chodzi o mój kanał. Przynajmniej takie mam wrażenie, no wiadomo, że jest to oczywiście też kwestia e, względna, no bo... No, mało osób. No ja też nie mam jakiejś mega dużej widowni, tak? Chociaż ja uważam, że mam, ale no patrząc na innych twórców, nie mam też takiej mega dużej widowni, więc no wiecie, jakby w filmie jakiegoś. Twórcy, który ma powiedzmy milion widzów, jeżeli on ma pod filmem 39 tysięcy pozytywnych ocen i 2000 negatywnych ocen, to wiecie, to dla mnie 2000 negatywnych ocen, to było ja pierdzielę. A dla niego to jest takie no, no wiecie, to nie jest dużo. No ale rozumiecie o co chodzi, w każdym razie zawsze było ich mniej. Więc zwróciłem już na to uwagę. i sobie tak stwierdziłem, ale wiecie, dalej nie wiedziałem o co chodzi. Wydawało mi się to dziwne. Ehm, bo jakby wszystkie komentarze nie wskazywały na to, że ktoś ocenił film negatywnie. Były, były komentarze takie, była taka krytyka, ale y, nie wskazuję, tak jakby była, była krytyka w komentarzach, ale no, tak mówię, no ona, ona mi się nie kalkulowała, nie, nie kalkulowała mi się z, z tą ilością negatywnych ocen w żaden sposób. No bo tam, wiecie, były może dwa takie krytyczne komentarze, y, przy czym one tyczyły się miniaturki, jeśli się nie mylę, więc jakby wiecie, no to by źle świadczyło o kimś, gdyby oceniał film na podstawie miniaturki, tak? O, przysłowiowo oceniać książkę po okładce, tak? Nie ukrywajmy, że miniaturki mają spore znaczenie w dzisiejszym YouTube'owym świecie. Miniaturki i tytuły. No, ale w każdym razie. No i sobie tak stwierdziłem, ale też jakoś to olałem. I dopiero na live'ie, na live'ie, który robiłem z piątku na sobotę, jeśli się nie mylę. No w piątek późnym wieczorem. Zauważyłem już coś bardzo dziwnego. Robiłem live'a. Normalnie były oceny. Widziałem oceny. I tam no było z 25 łapek do góry, coś tam, coś tam jedna w dół i nagle w sekundę, nie? 11 w dół, czyli te 10 jakby, czy coś w tym stylu. Oko właśnie przybyło około 10 w dół, czy 12, coś takiego, tak nagle, nie? I sobie tak myślałem, że kurde to jest dziwne. I tak sobie myślę, albo ktoś mnie nie, nie lubi, albo nie wiem. Nie wiem, ciekawa, ciekawa sytuacja z mojego punktu widzenia. Cieka jestem czy pod tym filmem też tak jest. Jeżeli zauważycie jakieś 10-12 negatywnych ocen, to, to wiedzcie, że coś się dzieje. <laughs> Nic, śmieszne, śmieszne. Ale gdzieś tam dodatkowo jest to takie. nie yy, niby, niby to nic, ale gdzieś tam dodatkowo jest to yy, jakieś takie męczące. No tak, mówię, ostatnio. A, a mnie na takie, wiecie, na takie szczere rozmowy mnie wzięło. Yy, ostatnio po prostu troszeczkę w ogóle relikty wam może moje pokażę. Co, bo się za, zanudzicie tu moim gadaniem. Ogólnie nic ciekawego, wszystkie te. O tu wymieniłem, tylko na, na taki, który dodawał chyba który dodawał więcej po prostu do dory, bo tak to tutaj mam te wszystkie relikty z pierwszym poziomem, które omułołem w poprzednim odcinku, i to mam 9, na 94 poziom, całkiem fajny, no na pewno lepszy niż te, które miałem. Kumawa Kumaru, Jaggernauta, Mimziego dodaje, Chronosa, no myślę, że spoko, spoko opcja, dodaję aż trzy statystyki, w sensie dodaję aż trzem. Tym takim drogim, starożytnym, że tak tojmę to statystyk, poziomów właściwie, bo to dodaje poziom. Więc wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę e, nie mam na co narzekać. Może bym go nawet wy, wy, wypoziomował troszeczkę. Wypoziomujmy sobie troszeczkę. Okej, okay, a już nie, mog nie możemy. No dobrze, 122, nie najgorzej. Nie ma co oszczędzać tych forczkursów, bo to i tak, wiecie, oszczędza się, a potem trzeba wykonać transreset, i nagle. I nagle koniec. A w ogóle ja jeszcze wydałem sobie resztkę tych Ancient Soul'i, to tam też nie pokazywałem. E, szóstka tutaj, tak jak widzicie? Piąteczka tu. E, Panorys 35 poziom. Zostało mi w ogóle 6 Ancient Soul'i, ale chciałbym Pony Boya ulepszyć. A on kosztuje 9, więc myślę, że Pony boja teraz warto ulepszać. 64 tysiące, tak jak widzicie? Tutaj w sensie dodaję tyle, to nie mam go na taki poziom. Chciałbym. <laughs> Borb na szósty, na szósty. Tutaj na y, ten datman no i resztę tutaj ty, tych pozostawiam sobie na trzeci, bo oni są mniej ważni niż, niż ci dwaj z góry. No także tak to sobie teraz wygląda. Nie najgorzej. Y, nie najgorzej ogólnie. No w każdym razie, y, bo już zapomniałem, pamiętam, że o czymś przed, przed opisem tych reliktów chciałem wam powiedzieć, ale finalnie zapomniałem. W każdym razie prosiłbym, jakby prosiłbym was o wyrozumiałość y, z tego tytułu, że czasami y, czasami może nie być. Może nie być jakichś filmów w serii, którą Wy akurat bardzo lubicie. Ja jestem pewien, że pod tym filmem jest chociaż jeden komentarz kiedy jakaś seria. E, twoja ulubiona jakaś. Ja rozumiem, że jakby że wy pytacie, no bo ja nie mam harmonogramu żadnego. Myślałem, czy by sobie nie ułożyć, ale to jest takie, wiecie, też ja nie lubię się zmuszać. A jakbym miał harmonogram, to bym musiał zmuszać. Nie wiem. Szukam złotego środka. Nie powiem, że no, uczelnia mi teraz nie ułatwia, także też, no, jakby gdzieś tam, e, w sumie fajnie, że mówię to pod koniec, bo zobaczą to te osoby, którym, które, wiecie, które oglądają całe filmy, w sensie cały film, cały odcinek, którym poniekąd, które poniekąd się tym faktem interesują, tak? E, w sensie, zarówno grom, jak i może tym, co mam do powiedzenia czasem, chociaż ja czasem strasznie marudzę, <laughs> ale staram się nie marudzić. Jak być może zauważyście, no więc mam troszeczkę pracy po prostu. No i co? No, czasem tak bywa z tym YouTube'em. Tak moje? Rozumiem, że pytacie, nie mam harmonogramu, więc wy tak naprawdę. Kiedy będzie kolejny odcinek z Clicker Heroes? No, no, no nie wiecie, no nie wiecie, ja tego też nie wiem. Ale postaram się nagrać jak najszybciej, bo bardzo mi się przyjemnie gra w Clicker Heroes i czuję, że będzie teraz bardzo duży progres, bardzo szybki progres. Na pewno będzie bardzo szybki, jak zdjęli ten maksima, maksymalny transcendent, no wiecie, ten, tą maksymalną wartość e, tego transcendent, e, no. No wiecie tego, tego bonusu, no to na pewno myślę, że no, progres będzie tu mega Także myślę, że w kolejnym odcinku zobaczymy się na strefie 15 tysięcznej na przykład Fajnie by było Zobaczymy, zobaczymy Ja wam dziękuję za uwagę, to był taki odcinek trochę rozmemłany, ja o tym wiem e, Wiem, że też ktoś napisze, że każdy taki jest, no może i tak, może i tak jest e, Po prostu dzisiaj tak nie wiem, jakoś Trochę, trochę jestem zmęczony po prostu, wiecie, trochę jestem zmęczony e, Nie lubię o tym mówić, bo jakby ja sobie zdaję sprawę, że Wy tu nie przychodzicie słuchać o tym, jaki jestem zmęczony czy coś w tym stylu, bo jakby to swam czas, też, że nie mam absolutnego powodu, żeby dzisiaj być zmęczonym, bo jak wspomniałem, jest niedziela. Wyspałem się, uczyłem się trzy godziny. Okej, okay, mi wszystko wiecie, minęło. Raczej nie mam powodu, żeby być zbytnio zmęczonym, a jednak jakoś troszeczkę jestem. W każdym razie, no tak jak mówię, mam w każdym razie, muszę nauczyć się dokładnie mówić zdania, bo czasami jest tak, że chcecie do czegoś przejść i przez to mówicie totalnie niezrozumiale, bo chcecie przejść do jakby do, do sedna, tak I, i przez to wasze, mówicie tak bez sensu, niewyraźnie e, w każdym razie, tak jak mówię no, no cóż czasem, czas, czasem tak bywa e, rozumiem, że no moje nie, nie wypada mi narzekać też troszeczkę znaczy, ja nie narzekam, o mo, może tak ja nie chcę, żebyście myśleli, że narzekam, bo to nie tak, po prostu jakby dzielę się z wami tym, że e, no teraz mam troszeczkę do roboty, e, ale zrobię wszystko, żeby filmy były, znaczy filmy na pewno będą, ja nie potrafię jakoś tak przestać nagrać. zawsze wydłubię jakieś 20 czy 30 minut, żeby coś nagrać, tylko no ja wiem, że powinienem nagrać, yy, tak naprawdę przed tym odcinkiem powinien, powinno wlecieć albo Bloonstower Defense 5, albo Clash Royale. Tak by wypadało, że wiecie, no bo Clicker Heroes było 3 dni temu, Bloonstower Defense 5 było ponad tydzień temu, a Clash Royale było... No, jak to wy ten widzicie, odcinek to tydzień temu chyba nawet dokładnie. Więc by wypadało. No, ale po prostu dzisiaj miałem ochotę nagrać Clicker Heroes. Tak, ja wam dziękuję za uwagę, moi drodzy. E, żegnam się z wami. 31 minut mi wyszło. Miał, miał być krótki odcinek. No, tak bywa czasem. No, co ja poradzę? Liczę, że was nie zanudziłem moim gadaniem. E, tak mówię. Może być po prostu e, troszeczkę tak, że tych materiałów będzie Lekatnie mniej, ale Na pewno, racz, znaczy prawie, prawie na pewno Nie będzie tak, że nie będzie ich Przez jakiś czas Ja, ja bym tak nie potrafił chyba wiecie Bardzo się przyzwyczaiłem do tego nagrywania Dziękuję wam za uwagę e, Że wysłuchaliście tych moich zdań Zarówno tych, które miały sens, jak i tych, które nie miały sensu Bo ja sobie zdaję sprawę, że jak, jakby jak odpłynę gdzieś tam sobie to, 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 to ja często moje głupoty zdarza mi się. E, z, zdarza mi się, tak. Trzymajcie się do usłyszenia. 32 minuty odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, z, o, właśnie, w ogóle, spondrą. Patrzcie, 32 minuty odcinka i strefa czte, prawie 4000. Prawie 4000. <noise> Mistrz. <głosy> do usłyszenia. Cześć.